Istnienie Ziemi może zależeć od tego, co wie Kay. Kay, wróciłeś. Świetnie wyglądasz. Pora zajrzeć na plan facetów w Czerni 2. Pierwsza część filmu z 97 roku zarobiła 250 milionów dolarów. Tommy Lee Jones może być jedynym, który potrafił ratować naszą planetę przed kosmitami. Nie pamięta jednak pewnych kluczowych informacji ze swojej przeszłości. Will Smith musi mu je przypomnieć. Na początku drugiej części Will jest niecierpliwy i zły. Następnym razem nie zapomnijcie o tłumiku, żeby nie brzmiało to jak armata. Tak jest. Załóżcie im jakieś buty. Kay był najlepszym facetem w Czerni w dziejach agencji, więc Willowi trudno jest pracować z kimkolwiek innym. MIB. It's this chick, right? Serlina, making me sick, right? Earth is worthless to her, she be tripping like threatening me and my men's trying to get the light, thinking she's superwoman, but black kryptonite. Hey. Do naszego świata ludzi w czerni dostaje się zdrajca, a jedynym, który zna jego tajemnicę, jest Tommy Lee Jones, agent Kay. Kay wie, gdzie jest światło Zarta, pewna grupa kosmitów chce je zdobyć. Jeśli go nie dostaną, wezmą w obroty Matkę Ziemię. Przy pierwszym filmie musiałem włożyć dużo wysiłku w przekonanie Toma, że płytkość jego gry jest naprawdę zabawna. Myślę, że dostrzegł to dopiero podczas premiery filmu. Miałem szczęście, bo jestem na planie z Willem. W zasadzie jedyne, co musiałem robić, to stać jak najbliżej niego i robić, co mi kazał Barry. I okazuje się, że jestem zabawny. To niesamowite. Co ty robisz? To ja zawsze prowadziłem. Zaczekaj. Pamiętam to. To, co pamiętasz, to był stary grat. Ja mam nowe, gorące cacucho. New hotness. Old busted hotness. Kay, wróciłeś. Świetnie wyglądasz. Powracają też robale. Znajdują się pod nadzorem, ale kiedy agencja zostaje przejęta, musimy szukać u nich pomocy w kilku zabawnych scenach. Możesz przenocować u moich przyjaciół. Kinda. Tak jak. Jay! Co się dzieje? W agencji kod 101. Paskudnie. Potrzebuję pomocy. To jest Laura. To robale. Każda się pali do robali. Tak mówią. Gaduły. Widziałam gorsze. Chciałbym, żebyście mieli na nią oko. Uważaj na Nibla. Który to? Który to Nibel? Tamten. To nie jest zwykłe doświadczenie. To fantastyczne przeżycie. Naprawdę świetnie się bawimy. Komedia ta zarobiła już ponad 186 milionów dolarów. Dwóch jest wybranych. Istota ze światła i istota z mroku. Dobro i zło stoczą swoją ostatnią walkę. Czas ucieka. Zbliża się koniec świata. Karniwale. Premierowe odcinki we wtorki o 21:00. Niech nie pochłonie cię mrok. Kogo dziś obchodzi miłość? Przecież najważniejsza jest zabawa.
Cameron Diaz, Christina Applegate, Selma Blair. Ostrożnie z dziewczynami. Premiera w HBO w niedzielę 1 lutego o 21. Uratowali ją i zabrali ze sobą. Teraz razem są zamknięci w łodzi. 200 metrów pod powierzchnią oceanu. W takim miejscu nie można czuć się bezpiecznie. Tym bardziej, że kobieta na statku zawsze przynosi pecha. I nie wiadomo co jeszcze. Ciśnienie. Premiera w HBO w piątek, 6 lutego o 21. Poznajcie drużynę mistrzów i właściciela tej drużyny. Jak widać, nie ma tu mowy o wzajemnym szacunku. Laureaci Oscarów Cuba Gooding Jr. i James Coburn w zwariowanej komedii Śnieżne psy. Wkrótce w HBO. Zagadki historii wyjaśnia Peter Graves. Choć nikt tego nie udowodnił, proorganizacja o nazwie Faceci w Czerni chroni mieszkańców Ziemi przed groźnymi przybyszami z kosmosu. Zrelacjonujemy akcję naszych obrońców, która nie miała miejsca i którą opisano w nieistniejących raportach. W 1978 roku władcy Zarty opuszczają swą planetę w obawie przed złą kylotianką, Serliną. Zartanie przybywają na Ziemię wraz ze swym skarbem, płomieniem Zarty. Jeśli Serlina posiądzie jego moc, unicestwi planetę. Zartańska księżniczka Lorana błaga facetów w czerni, by ukryli płomień Zarty. Odmawiają, by nie narażać Ziemian. W brawurowej akcji agenci umożliwiają Zartaninom ucieczkę tam, gdzie mogą ukryć płomień. Zatrzymanej przez facetów w czerni Serlinie udaje się uwolnić. Rusza na poszukiwanie płomienia Zarty. Ziemianie pozostają bezpieczni, nieświadomi, co zawdzięczają swym obrońcom, facetom w czerni.